Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zemsta Urzędasa. Być może tego nie widzicie, ale zmieniły się pewne rzeczy. To znaczy zacząłem to nagrywać nie bezpośrednio, tylko obszarowo. Dlatego, że gra mi szwankowała i po paru minutach po prostu przestawało mi to nagrywać. I to nawet nie, że były jakieś przejścia na przykład pomiędzy zwykłą rozgrywką a menu, tylko zupełnie randomowe to było, więc cóż. Ale jest już dobrze, tak mi się wydaje, że obszarowe nagrywanie będzie wystarczające, żeby rozwiązać ten problem. I dzisiaj sobie zagramy w poziom 13, bo ten nam właśnie został, czyli ten po prostu był następny. Gniew owiec, czyli 11 tysięcy w 10 minut. Pamiętacie, że ja mówiłem ja wyznaję taką zasadę, że 1000 punktów mniej więcej na minutę, więc tutaj musicie znaleźć jakieś takie, wiecie, zagospodarowanie na to. I najpierw idę do kuchni, dlatego że tutaj cieć cały czas będzie tę kuchnię odwiedzać i będzie mnie wkurzać niesamowicie. Tak. To tak właśnie mówiłem, że on cały czas mnie będzie wkurzać. I taki niefart na początku, no ale nic. To nie jest jakaś konieczność, żeby korzystać z tej kuchni. Choć oczywiście dałaby ona nam całkiem sporo punktów. No ale dobra, tutaj nas to nie interesuje. Tutaj podprowadzimy zapalniczkę, weźmiemy pigułkę. I co? Idziemy do gabinetu szefa. Najlepiej by było. W sumie, dobra, nie będę z tym dzbankiem eksperymentować, to jest tam 200 punktów różnicy. Niby to czasami, wiecie, czasami to coś daje, ale w tym wypadku raczej nie będzie to aż taki, nie będzie aż takiej różnicy. A tak będziemy mieli przynajmniej na czysto 1600 punktów mieć. Dobra, zabierzmy mu jeszcze puchary i może stąd zwiewajmy. Znaczy, w sumie jest spowolnione tempo, więc aż tak bardzo konieczne to nie jest. Tak samo tutaj na przykład możemy ukraść mu ten szyfr do sejfu. Kurde, ale sejfu nie ma, więc... Dobra, buzia, świnia, buzia. Postarajmy się już nie być przyłapanymi, bo to jest... Teraz może być dosyć ciężko. No ale nic. Podpalmy śmietnik. Tutaj też sporo punktów jest do zdobycia, więc czemu by nie? Tutaj pani idzie do kibelka, to fajnie by było ją zamknąć. O! Nawet możemy ją zamknąć na zawsze, więc... Czemu by nie spróbować? O tak, trafiłem. Umyjemy w tej kabinie i teraz możemy ją... tutaj raz na zawsze zablokować. Przy okazji wybijemy szyby. Tak, ta misja nie jest jakaś trudna. Jeszcze z takich rzeczy, które bym zabrał, to na pewno jajko. I może ketchup. Okej, i teraz możemy sobie tutaj poniszczyć różne rzeczy. Do tych kompów nikt praktycznie nie idzie, one zostały tak nam tutaj po prostu zostawione, możemy właśnie je niszczyć. Nigdy mi się nie zdarzyło właśnie, żeby ktokolwiek tutaj wszedł.
A świecę biorę nie ze względu na mikrofalówkę, bo tamto mi się nie chce czekać, żeby do niej się dostać, tylko właśnie, żeby włożyć się do klimatyzatora. Rzadko to robię i dopiero właściwie teraz, jak zacząłem nagrywać, przy tym nieudanym nagrywaniu, przypomniało mi się, że rzeczywiście da się takie rzeczy zrobić. Że rzeczywiście można włożyć to jajko do klimatyzacji. Dobra. Serwer, bardzo fajna rzecz. Dużo punktów do zdobycia. Stąd też ketchup, bo możemy nim schłodzić kompa. A raczej serwer. Najpierw podpalcie ten śmietnik, bo wiecie, jak ten serwer się przywróci, to niewiele będziecie już mogli z tym zrobić. I jak widzicie, no... Co mogę powiedzieć? Punkty zdobywa się całkiem szybko. Jest dopiero 4 minuta, a my już mamy 8500 punktów, więc... Idzie to całkiem sprawnie. A właśnie. To jest chyba ta pani z faksem, o ile dobrze pamiętam. Ta jak zwykle stoi i nic nie robi i wkurza tylko, niemiłosiernie. Dobra, zabierzmy klej. Tutaj są jakieś poufne dokumenty, to też je zabierzemy. Oczywiście standardowa procedura z tym kompem. No ona już do tego kompa nie wróci, to oczywiście wiecie. Faksowanie poufnych dokumentów do konkurencji 400 punktów, więc całkiem sporo. No i na koniec połammy długopisy. I możemy chyba jeszcze właśnie sobie dymka tutaj zajarać. To by może mi doładowało, tak wiecie, tak całkowicie. Ale... Podpalę sobie po prostu śmietnik i już myślę, że na tym etapie będziemy mogli zakończyć. O właśnie, udało się. Teraz może zrobię tak, zrobię krótkie cięcie. Chcę zobaczyć film, czy on na pewno się nagrał. Wiem, że teraz nagram obszarowo, ale no lepiej się upewnić. No i zaraz do was wrócę. No proszę państwa, to sobie gramy, ale nie wygramy, bo jest 13 200. I teraz jest moje czwarte podejście. Mam nadzieję, że tym razem się uda, bo nie chciałbym, żeby ten film trwał, nie wiem, 40 minut, więc wyciąłem co niecoś. Więc tak, tu o ile dobrze pamiętam, musimy zdobyć... 13,5 tysiąca, coś takiego. No jest to w każdym razie kolejna nasza tutaj misja, z którą niestety miałem problem nie tylko dlatego, nie mogłem jej wygrać, ale też ze względu na to, że dźwięk się nie zapisał tak, jak bym tego chciał. Okej, idzie nasz szef. Niestety wszedł do tej kabiny. Mówię niestety, no bo sami wiecie, moglibyśmy go zablokować tak na zawsze. Kuchnia. Myślę, że fajnie byłoby na samym początku właśnie zająć się kuchnią. To jest właściwie coś, czym już szybciej powinienem się zająć. No dobra. Okej, bo jak oni idą na kawę, to oni nie idą do kuchni. Oni idą do automatu, czy tam do czegoś. Okej, to odlejemy się do dzbanka, bo wiecie, 1000 punktów piechotą nie chodzi. Ale niestety, nasza wkurzająca koleżanka już tam idzie. Tu weźmy mydło. Zbijmy od razu szybę. No i co? I ciśniemy może do gabinetu szefa. Pamiętając o tym, że tak naprawdę jeśli na przykład zabierzemy mu te
puchary, to... No to będzie tak, że on nie wyjdzie z tego biura. Jestem przekonany, żeby nie wyszedł, bo by cały czas się wściekał. Okej, okay, warto też się odlać tutaj. Tak jak mówiłem, to jest 13,5 albo 14 tysięcy, coś w ten deseń. I cała ta runda jest dosyć specyficzna pod tym względem, że mamy ciasne biura, w których jest zazwyczaj po jednej osobie, ale są też takie biura, w których niestety, ale jest więcej osób, są dwie osoby. Jak widzicie, tamto biuro jest dosyć istotne, bo jest tam zapalniczka. Okej, okay, zniszczmy im automat. Zniszczmy im automat, zerwijmy plakat i poprzekładajmy pocztę. Tam widziałem, że nasza jedna znajoma z pracy się wkurzała i pewnie będzie chciała odblokować kibel i właśnie to zrobiła. I teraz dopiero zauważyłem, że szefu wyszedł, no i zauważył, że coś jest nie tak z tymi pucharami. Okej, okay, weźmy szlugi i zapalniczkę, żeby móc podziałać dalej. Teraz tak, przefaksuj poufne dokumenty. Kurde, ta tutaj wejdzie, mam nadzieję, że mnie nie przyłapie. Nie przyłapała, no to 400 punktów mamy. Oczywiście Dariusz Szampan musiał się wtrącić. No dobra, pogadajmy z nim. Wykrzyknik, czyli nic trudnego. Odpowiadamy znakami zapytania, teraz mamy ślimaka i wykrzyknik, więc... No to nie są już skomplikowane rzeczy, zwłaszcza kiedy on jeszcze cały czas te same daje. A w dwóch na trzech przypadkach tak zarobił. No dobra, to chociaż włóżmy jajka do mikrofali. Czemu by nie? I posmarujmy okno mydłem. Jezu. Tu bym prawie wpadł. No, niestety... O. Dobra, bo już chciałem powiedzieć, że niestety nie da się tego spalić. Da się spalić, ale trudno jest na to nacisnąć. Dobra, skoro szef się piekli, a ten komp jest nieużywany, to możemy tutaj wgrać wirusy. Jeszcze sobie obkleimy go taśmą. Przedtem go wyłączymy. I... No dobra, i mamy naszą taśmę cudowną. Tutaj... A dobra, może ten plakat? I jeszcze... Jeszcze tutaj wirusa, skoro ten typek odszedł od kompa. No niestety trochę spieprzyłem z tym biurem szefa, bo on no niemal na pewno tutaj nie wyjdzie. Widzicie zresztą, że on cały czas stoi w jednym miejscu. Jakby to biuro było większe, to można by się było gdzieś zaszyć w rogu. I rzeczywiście wówczas miałoby to sens. Kurde, zawsze muszę pamiętać o tym, żeby kuchnię niszczyć na samym początku. To jest dosyć istotna sprawa. Zmień kod na komórce. Jeszcze zamówmy nieprzyzwoite reprodukcje. I nie będę wyłączać faksu. Nie jestem pewien, czy nie mogę otworzyć tego sejfu. Ale chyba nie, bo szef nie miał żadnej swojej teczki. Bez teczki nie jesteśmy oczywiście w stanie tego zrobić. No, tam kobieta jest tak zapracowana, że absolutnie nic jej nie rusza. Dobra, zamknijmy ją. Wreszcie się to dokonało, wreszcie mogę ją zamknąć na zawsze. Wlejmy wodę. No, już prawie miała wychodzić, ale nic z tego. Ciebie nie będę zamykać, bo jestem pewien, że nie zdążyłbym tego zrobić. Dobra. Tu mamy tylko i wyłącznie kompa.
Widzicie, trzech naraz się wkurza, czyli 75 punktów dla nas. Dobra. Ciśniemy dalej. Kuchnia. Tu raczej bym niczego nie zdziałał. No niestety. Za późno zareagowałem, ale wcześniej po prostu nie zauważyłem tego. No i coś mi z tą kuchnią nie wychodzi. Co rusz próbuję coś tutaj zrobić, to mnie przyłapują. Może gdybym rzeczywiście zrobił to na początku, to by dało radę. Okej, mamy 3 ogniska. Wow, postarałeś się, gościu. Mamy diabła i wykrzyknik. Także proste rzeczy. Okej. To chociaż właśnie zajmijmy się tym. Ukradnijmy pułapkę na myszy. Nie wiem, czy wam mówiłem, pułapkę na myszy można położyć i w lodówce, i w tym. I w walizce. Kurde, wpadam w taki głupi sposób. Świnia, ślimak, chmura, świnia. Coś takiego. Dobra. Chmura, świnia, chmura. Co było pierwsze? Chmura. Świnia, chmura. Okej. A nie, coś mi tu nie wyszło. Dobra. Coś mi tu nie wyszło. Teraz jest tak. Ślimak, słońce, buzia i słońce. Dobra. Jeden błąd, ale ogólnie wymigaliśmy się z tego. No i co? I nadal zostaje nam trochę punktów do zdobycia. Ale widzę już, że tutaj nam kobieta wyszła z tego biura, więc zainstalujemy jej jakieś wirusiki. Tak. No niestety, facet nie ma kompa, więc będzie się krzątać po całym biurze i sprawdzać, czy przypadkiem nie próbujemy nabroić u innych osób. Oczywiście, co złego, to nie my. Tego zamykamy w kiblu, za to rzecz jasna zgadniamy 250 punktów. I teraz ty, kobieto, tutaj się ulotniłaś z miejsca pracy. Czy to będzie ostatni komp sprawny? Właściwie tak, to jest ostatni sprawny komp. Więc ty już sobie nie popiszesz. Ach, chwila. Dobra, bo byłem przekonany, że ona chce może do faksu iść, ale nie. Dobra, wyłączmy faks, bo już niczego z nim sensownego nie możemy zrobić. I co teraz? Kurde, aż by się chciało w łazience coś zrobić. A to niestety. Się nie da. Ewentualnie mógłbym właśnie ten safe przewrócić, o ile jej by tam nie było. A jest. Dobra, wyłaź. Wyłaź stąd, bo naprawdę nie ma sensu, żebyś tu była. Okej, poszła do kibelka. Czyli 100 punktów za plakat. 50 za wyłączenie kompa. O, mamy już 13 tysięcy. I teraz właśnie nie pamiętam, to było 1500. Ukradnijmy kartridże. Nie mamy co prawda gdzie ich użyć, ale sama kradzież to 100 punktów. Wyłączenie 50. Okej, ja wiem, że on tutaj wejdzie. Ej, jeszcze nie. Kurde, to ile to było punktów do zdobycia? Okej, spróbujmy się tego napić. Coraz mniej czasu nam zostaje. Dobra, szef się wkurzył, więc nalejemy sobie w jego biurze. On na pewno nas nie zauważy. Jest zajęty czymś innym. No i git, udało się. A, więc standardowo
zachęcam do obejrzenia kolejnych odcinków. A póki co się z wami żegnam, no i wydaje mi się, że właśnie ta misja była bardzo, bardzo cudna. No była o wiele cudniejsza.